Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Peter Bielacki, jestem ambasadorem Quadrolite i dzisiaj zabieram Was za kulisy Teatru Muzycznego w Lublinie na trzeci epizod w trzecim sezonie Flash Time. Myślą przewodnią, tematem i tytułem dzisiejszego epizodu jest ensemble. To takie piękne francuskie słowo, które oznacza w parze albo złączenie. I tak się składa, że dzisiaj będziemy fotografować parę tancerzy, dosłownie w przenośni. I taki suchar od razu na początku, nie wiem czy wiecie, każdy tancerz jest sportowcem, ale nie każdy sportowiec jest tancerzem. Dlaczego o tych sportowcach wspominam, okaże się, kiedy zaczniemy omawiać setup oświetleniowy, który mamy dzisiaj przygotowany. Ale teraz tak, zacznijmy od tego, jesteśmy w Teatrze Muzycznym w Lublinie. To jest przepiękne miejsce, przepiękna instytucja przede wszystkim, która działa nieprzerwanie od 1947 roku. Sympatyczna sprawa, bo owszem, było chwila remontu, kiedy ten budynek nie nadawał się do tego, żeby wystawiać tutaj sztuki, a przede wszystkim, żeby ludzie mogli tutaj przyjść. Ale jak wiecie, zespół, to zespół tworzy teatr, tak samo jak zespół tworzy muzykę, a nie samo miejsce. Więc w momencie, kiedy tutaj był remont, ekipa z Teatru Muzycznego Lublina występowała w innych miejscach, dalej pod tytułem jako Teatr Muzyczny w Lublinie. I to, co tutaj możecie zobaczyć, coś, co mi się osobiście bardzo, bardzo podoba i żałuję, że kiedy ja byłem w odpowiednim wieku, to znaczy takim małym kajtkiem będąc, nie było takich miejsc. A w zasadzie nie miałem okazji być w tym miejscu, no bo przecież teatr działa od 1947 roku. Otóż na tej scenie, na której teraz za chwilkę będziemy robić zdjęcia naszym tancerzom, kiedy tutaj weszliśmy, stała pełna inscenizacja sztuki Nie taki straszny dwór. Jak możecie się domyślać, oczywiście chodzi o operę Straszny dwór, ale nie taki straszny, dlatego że to jest wersja dla dzieci. I to uważam jest absolutnie fajny patent, że muzykę klasyczną, sztuki klasyczne dla, nazwijmy to, dla dorosłego odbiorcy i dla dorosłego widza, tutaj na przykład bardzo często wystawiają właśnie w formie takiej przygotowanej dla dużo młodszego odbiorcy. Pomijając, że oczywiście są tutaj bajki rozmaite, ale Nie taki straszny dwór, przyznam się, sam chciałbym zobaczyć. Ensemble znaczy razem, a razem to znaczy prawie jak w parze i to się akurat fajnie składa, bo dzisiaj będziemy robić setupem na dwa światła i w tej chwili chciałbym Wam pokazać te dwa światła. Jedno będzie światłem głównym, drugie światło będzie światłem wypełniającym i one będą w konkretnie zrobionych, precyzyjnie dobranych proporcjach po to, żeby podkreślić sylwetki i figurę, którą będą przybierać nasi tancerze. Jeśli teraz pozwolicie, zabiorę Was i pójdziemy zwiedzić nasz setup oświetleniowy. Światłem głównym będzie nowa parabola Quadrolite, czyli Octadecagon 120. To jest 120 cm średnicy, srebrny modyfikator w kształcie paraboli, lampa świecąca do paraboli, skolimowany strumień światła będzie padał na naszych modeli, którzy będą stali tutaj. I teraz tak, jak zawsze w moim przypadku używam klasycznych C-standów, to jest Avenger by Manfrotto i tutaj do kolumny C-standu za pomocą sprytnego urządzenia, które nazywa się Manfrotto Super Clamp, mam przymocowaną lampę Atlas Pro 600 TTL. Ale jak widzicie, jest lampa, jest bateria, za to nie ma żarówki błyskowej, dlatego że używamy zewnętrznej głowicy. Tutaj mamy jedną część głowicy, druga część głowicy jest tam zamknięta w paraboli, dzięki temu lampa z baterią robi za dodatkowe obciążenie do całego systemu, a sama żarówka, która jest dużo, dużo prostsza, znaczy dużo, dużo lżejsza, po prostu nie obciąża nam całej konstrukcji, dzięki temu to jest dalej mobilne i stabilne. Teraz przejdziemy do drugiego światła, czyli do światła, które będzie światłem wypełniającym. To też będzie parabola, tylko będzie dużo, dużo większa, bo będzie miała 180 cm średnicy. To jest Octadecagon 180, czyli 180 cm średnicy. Oczywiście parabola z prętem fokusującym i tą parabolę zasilamy lampą Atlas 400 Pro TTL. Oczywiście jak zawsze w przypadku paraboli świecimy do wnętrza, skolimowany strumień światła będzie wybiegał na zewnątrz i oświetlał nam naszych modeli. To jest bardzo duży modyfikator i w tym przypadku to też ten modyfikator też stoi oczywiście na C-standzie. Powinien, prawdę mówiąc, stać na większym statywie, ale ze względów bezpieczeństwa dołożyliśmy tam taki naprawdę prawdziwy worek z piaskiem, nie 5 kg jak to w studiach, tylko 20 kg, które w teatrze przytrzymują kurtynę. W tym momencie zmierzymy światło, dlatego że chcemy uzyskać proporcje 4 do 1. Co to znaczy 4 do 1? To znaczy, że światło z jednej strony będzie 4 razy mocniejsze od światła z drugiej strony. Oczywiście tym mocniejszym światłem będzie światło główne i ono będzie świeciło przy przysłonie F4. Jedna przysłona mniej od F4 to jest F2.8, a jeszcze jedna przysłona od F2.8 to jest F2. Między F4 a F2 mamy 2 stopnie przysłony, czyli proporcje świateł 2 do 1. Skorzystam w tej chwili ze światłomierza Sekonic po to, by mieć pewność, że moje światła są ustawione dokładnie tak, jak trzeba. Zmierzę jedno światło,
mam odczyt 4.0, co prawda 4.02, to znaczy 0,2 EV więcej niż 4, w niczym to nie przeszkadza. I teraz zmierzymy światło wypełniające. Ja przestawię na światłomierzu drugą lampę, wyzwolę i tutaj mamy F1, 4 i 9, to znaczy 1, 4 i 9 to według terminologii światłomierzowej jest to o 0,1 mniej niż F2. Jeżeli podejdziecie teraz ze mną do mojego monitora, ja Wam to pokażę na wykresie, który dla Was przygotowałem. Jak mówiłem, nasze światło główne jest ustawione na F4. F4 mamy tutaj, przysłona niżej od F4 to jest F2.8 w tym miejscu, a tutaj mamy F2, czyli od F4 jedna, a potem druga przysłona. Jeśli mamy różnicę dwóch przysłon w ustawieniu naszych proporcji świateł, wtedy mamy proporcje świateł 4:1. I w tej chwili nie pozostało nam nic więcej, jak zaprosić na scenę naszych aktorów, naszych modeli. Przygotujemy ich tutaj za chwilkę i zaczniemy im robić zdjęcia. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało, bo to będzie dobrze wyglądało. Chciałem Wam przedstawić naszych modeli. To są tancerze z Teatru Muzycznego w Lublinie, Agata i Wojtek. Agata, gdybyś była tak miła, przypomniała mi, jaki jest tytuł dzisiejszego epizodu? Ensemble. Wiecie, to trzeba być wdzięcznym jak baletnica, by powiedzieć tak trudne słowo w tak ładny sposób. Słuchajcie, w tej chwili zaczynamy po prostu robić zdjęcia. Poprosimy naszych tancerzy o to, by przybrali pozę. Ta poza będzie dosyć wymyślna, więc będą się musieli chwileczkę przygotować, ale wy będziecie mieli okazję to zobaczyć, a ja sobie przygotuję aparat i zaczniemy robić zdjęcia. Zaczynamy robić zdjęcia. Kiedy robi się zdjęcia z lampami błyskowymi, najważniejszą rzeczą, zanim zacznie się robić takie zdjęcie, jest stworzenie takiego zdjęcia, na którym nie widać nic. Takie zdjęcie nazywa się ciemną klatką. To znaczy, mamy aparat ustawiony tak, jak będzie pracował z lampami błyskowymi. W moim przypadku to jest F4, bo pamiętacie, nasze światło główne jest F4. Mamy ISO 100, dlatego że chcemy wyłączyć większość światła tutaj zastanego, a jest tego światło troszeczkę w teatrze. Za to czas tutaj mam w tej chwili nie 1/250 część sekundy, jak zwykle robię w studio, tylko 1/100 sekundy. Chodzi o to, że nad czerwonymi fotelami świecą się fajne światełka i ja chociaż część tych światełek będę chciał uzyskać. Teraz tak, fotografujemy Canonem EOS R5. Za pomocą przelotki mam założony obiektyw Sigma Art 35 mm. Ja mam tutaj całą serię moich artów, czyli 35, 50, 85. Będziemy używać 35, bo będziemy mieli parę modeli w dosyć szerokiej, rozłożystej pozie. I w tej chwili zrobimy tak zwaną ciemną klatkę. Ja Wam pokażę, co się rejestruje przy takim ustawieniu aparatu, kiedy mam zdjęty nadajnik. Zrobię takie zdjęcie. Dobrze, zrobię zdjęcie Agaty, ale nie przejmuj się, Agata. Nie będziecie na tym zdjęciu widać. W tej chwili mam kompletną czarną klatkę i dopiero w tym momencie założę na aparat nadajnik. Włączę ten nadajnik i zaczniemy pracować ze światłem i z naszymi modelami. Jak wyglądała ciemna klatka, mieliście okazję zobaczyć. W tej chwili zrobimy takie próbne zdjęcie. Nie będziemy jeszcze pozować naszych modeli. Po prostu robimy zdjęcie z lampami błyskowymi, by zobaczyć, czy po prostu obydwie lampy błyskają. Wiem, że błyskają. Robię ładne zdjęcie. Agata, bach. Przyglądam się, czy to wygląda tak, jak powinno wyglądać. Wygląda to tak, jak powinno wyglądać i w tej chwili zaczniemy pracę z naszymi modelami. Wojtek, Agata, jedziemy. Poproszę cię, Wojtek, jeśli jest szansa, potrzebuję cię krok do przodu. Do ciebie? Do głównego światła, do tamtego. Dobrze. O, właśnie tak. Dziękuję ci. Już robię zdjęcia. Agata, pięknie. Jeszcze niżej. Dobrze, bardzo dobrze to wygląda. Bardzo mi się podoba. Dziękuję Wam. Zobaczmy, co nam wyszło. Zobaczmy, co nam wyszło. Mamy szerzej, tak, troszeczkę z dołu. To chyba wygląda świetnie, prawda? Wiesz co, Wojtek, kiedy prosiłem Ci o to, żebyś zrobił krok do przodu, chodzi mi o to, żeby Twoja głowa była między tymi żaróweczkami. Mm-hmm. Między tymi żaróweczkami, bo to fajnie wygląda, kiedy wiesz, nie zasłania żadnej, tylko te rządki są, nie? Czy możemy zrobić jeszcze jedno podejście? To zróbmy jeszcze jedno podejście, dobrze? Ja spróbuję tym razem poziomo zrobić zdjęcie i od razu właśnie proszę, Wojtek, żebyś pamiętał... Czekaj sekundkę, ja się tutaj przymierzę. Będziesz w ten sposób, czy bardziej wyprostowany? Bo mam wrażenie, że wtedy się bardziej prostujesz, żeby... Bo jak ciężar biorę... Tak, to jak się wyprostujesz, to będzie tak. To będzie dokładnie tak, jak trzeba. Mhm. Nie, nie, dobrze. Ja jestem gotowy. Możemy jechać. Dobrze. Jedziemy. Jedno. Drugie. Dobrze. Bardzo dziękuję.
Tu jest fajnie, ale to nie. To wygląda całkiem nieźle. To wygląda jeszcze lepiej. Ale aż za dużo światła, czyli trzeba by tamto cofnąć do tyłu tamtą lampkę. Przyglądam się na zdjęcie, które zrobiliśmy i bardzo mi się podoba. To jest fajna, dynamiczna, bardzo interesująca i atrakcyjna poza. Przyglądam się jednak na to, że mam za dużo oświetlonej agaty. I pamiętacie to, co mówiłem na początku? Każdy tancerz jest sportowcem, ale nie każdy sportowiec jest tancerzem. I w przypadku naszej pary tancerzy chodzi o to, by podkreślić ich walory, po prostu ich fizyczność. Za dużo światła mam na agacie i to jest kwestia światła głównego, które świeci mi za bardzo od czoła. Ja to światło w tej chwili podejdę, cofnę troszkę do tyłu, zostawiając tą samą moc światła, ale chodzi mi o to, żeby z przodu agaty był tylko bardziej widać jej kontur, żeby pojawiło się troszeczkę więcej cienia, bo pamiętacie, to cień buduje klimat. Ja to zrobię w tej chwili i zaraz zrobimy jeszcze raz takie same zdjęcie. Podstawię światło tutaj. To jest ta sama moc światła. Ta sama lampa i robimy jeszcze raz zdjęcia. Kochani, mogę was prosić o pozę? Spróbujmy. O, o tak. Dziękuję. Już robię, jeszcze robimy. Pach. Robimy nisko, robimy w ten sposób. I jeszcze raz zrobimy tutaj taki hero shot. Bardzo dobrze, czekaj. Kwestia Wojtka głowy, dobrze, mam wszystko jak trzeba. Raz, dwa, trzy. Dziękuję pięknie. Zobaczmy, czy to, co zrobiłem, naniosło poprawki. Jestem pewny, że teraz to wygląda lepiej. Teraz to wygląda lepiej. To są zdjęcia. Oho, chyba nogę komuś obciąłem. To wygląda nieźle. Tylko dłoń, Agata, prawda? Dłoń. Ale jeżeli chodzi o pionowe kadry, czy ta dłoń jest dobra, czy chcesz z nią coś zrobić, Agata? Możemy poprawić, żeby w ogóle cała dłoń była bardziej, cała ręka, żeby sięgała bardziej w stronę nogi. Żeby cała ręka sięgała w stronę nogi, tak? W stronę nogi, tak, tutaj. Ale w tą, czyli mniej zgięta, bardziej wyprostowana. Dobra, zrobimy jeszcze raz? Spróbujmy zrobić jeszcze raz takie zdjęcie. Ja się tutaj przygotuję. Jestem gotowy. Okej. Okay. Poza. Dobra. Agata, ręka, pamiętasz? Dobra, dziękuję ci. Jeszcze zrobimy. Dobrze. Wiesz co, Agata, ta ręka wygląda troszeczkę sztywną. Tak było fajnie. A teraz tą dłoń w stronę nogi Wojtka. Raz, dwa, trzy. Dziękuję. Zobaczmy. Zerknijmy, czy to, co zrobiliśmy teraz, wygląda lepiej. To jest tak. Powiedzcie mi, znaczy przyznam się, że mi ten kształt w tą stronę, twoja dłoń, podoba mi się, bardzo mi się podoba. Fajne. To fajnie wygląda, nie? Pytanie, czy jesteś zadowolona z tego, jak to zdjęcie wygląda? Tak. Wszystkie linie się zgadzają? Mhm. Dobra. Jeśli wszystkie linie się zgadzają, to znaczy mamy to i w tej chwili możemy spróbować zrobić jakąś inną pozę, by troszkę urozmaicić nasze zdjęcia. Nie widzę nogi z tyłu, Agata. Nie widzę twojej nogi. Teraz widzę troszeczkę wyżej tą nogę. O, właśnie tak. Patrzycie w dół. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Troszkę jeszcze wyżej nogę. Troszeczkę wyżej. O, właśnie tak. Spróbujmy. Dziękuję. Zobaczmy, jak to wyszło. Bo to są interesujące foty, tylko musimy mieć pewność, że to wygląda dokładnie tak, jak chcieliście. Słuchajcie, mamy takie zdjęcie, wydaje mi się, że to fajnie wygląda, bo to mamy tak, tu linia, to się zgadza. Nogę troszeczkę przyciemnię, żeby wyrównać ten balans, bo ta noga jest troszeczkę bliżej światła, przez to jest jasno, bo ten dystans nie jest duży, ale wydaje mi się, że to naprawdę fajnie wygląda. Ono chyba najlepsze. Tak, to zdecydowanie jest najlepsze, tak, to jest zdecydowanie najlepsze. Agata, musisz powiedzieć tak głośno, żeby się na mój mikrofon nagrało. Ensemble. Tak, ono jest najlepsze. Tak właśnie, to zrobimy. Słuchajcie, dwa słowa podsumowania i po prostu zakończymy dzisiejszy flash time.
to jest wszystko, co chciałem wam dzisiaj pokazać. A jeżeli mogę podpowiedzieć dwa słowa co do pracy z tancerzami, dlatego że tak się składa, że z Agatą robimy już trzeci Flash Time i on zwykle jest albo w listopadzie, albo w grudniu. Grudzień to jest najlepsza pora na pracę z Agatą, bo Agata ma urodziny, więc w ogóle jest bardzo zadowolona z wszystkiego, co się dzieje dookoła. Ale tancerze mają bardzo dużą świadomość własnego ciała i koordynację ruchową. Dlatego ja, jako fotograf siedzący, moja rola, prawdę mówiąc, sprowadza się do tego, by prawidłowo zarejestrować to, co oni wyprawiają. I bardzo często proszę ich, żeby podeszli patrzeć, co robię. W pracy ze zwykłą modelką bardzo często skupiam się na tym, jak tą modelkę trzeba ustawić, upozować, żeby to dobrze wyglądało. A w przypadku pracy z tancerzami to naprawdę trzeba zrobić zdjęcia, jedno, drugie, trzecie, poprosić tancerzy, żeby podeszli, zobaczyli i oni wiedzą, czy ręka dobrze leży, czy noga dobrze leży. I powiem wam, taka praca jest bardzo odświeżająca i bardzo przyjemna. Dobrze jest pracować z ludźmi, którzy po prostu znają się na swojej robocie i po prostu pomagają w tym, żeby to wszystko szło do przodu. Słuchajcie, to jest wszystko. Bardzo wam dziękuję. Tymcza i do zobaczenia.